taki bliskowschodni zrobił nam się poranek. Dr Konrad Zasztof specjalista o spraw tureckich, Wydział Ori Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego jest w studio gościem. Poranka wnet. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są ostatnie nowiny z granicy syryjsko-tureckiej? No w tej chwili teoretycznie teoretycznie tylko trwa zawieszenie broni. To znaczy, no tutaj chodzi tutaj o umowę amerykańsko-turecką Zgodnie z którą e, Turcy czy armia turecka ma dać szansę bojownikom kurdyjskim e, w Syrii na wycofanie się z tej tak zwanej strefy buforowej e, 30-kilometrowej. Ale to e, tak naprawdę jest e, czysto teoria, ponieważ tam e, działania e, bojowe cały czas e, trwają e, i z e, obu stron padają takie deklaracje, dosyć e, no, mało kompromisowe, bo e, prezydent Erdogan mówi o tym, że e, do tych 30 kilometrów. E, tego pasa się y, y, interwencja turecka nie ograniczy w Syrii, natomiast Kurdowie y, też y, no, wcale nie chcą się wycofać z tego pasa, tak naprawdę. 30 kilometrów od granicy tureckiej, cała granica turecko-syryjska ma być oddzielona y, tą, y, tym buforem 30-kilometrowym? Taki jest plan turecki, natomiast y, y, póki co on został zrealizowany tylko y, y, częściowo, ponieważ takie miasta jak Ain, Tel Abiat, one. Mają szansę znaleźć się w tej strefie buforowej. Natomiast inne miasta, takie jak Kobany, dosyć ważne miasto dla, dla Kurdów syryjskich, no w tej chwili tam trwają walki, tak naprawdę i w, no wcale to nie jest przesądzone, kto będzie kontrolował tę miejscowość. A czy możemy powiedzieć, do czego zmierza prezydent Turcji, jaki jest jego cel? No, cel jest, teoretycznie jest jasny, tak, czyli stworzenie tej strefy buforowej, która ma chronić Turcję od hmm, przenikania na teren Turcji hmm, terrorystów. Przy czym, no, tu jest ważne, kogo on zalicza do terrorystów, bo oczywiście mówi o, o Daesh, czyli o, o państwie islamskim, ale tego państwa islamskiego tam już dawno nie ma, ponieważ zostało pokonane przez koalicję państw pod Kierownictwem Stanów Zjednoczonych i Kurdów Syryjskich, którzy odegrali w tym zwycięstwie nad państwem islamskim kluczową rolę. A tą drugą grupą terrorystyczną dla Kurdów są właśnie dla Turcji są właśnie Kurdowie Syryjscy, czyli Siły JPG. To jest ten cel jawny, ujawniony przez prezydenta Erdogana. Natomiast czy jest jakiś cel podskórny, ten cel dodatkowy? No tak. I, i tutaj większość analityków zgadza się co do tego, że takim celem podskórnym są, jest kwestia nabijania sobie punktów w polityce wewnętrznej. No w, w ostatnich wyborach, wyborach lokalnych, które odbyły się w Turcji w tym roku, partia rządząca, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, która rządzi, przypomnę, od 2002 roku po raz pierwszy, no może nie to, że odniosła porażkę, ale y, 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 zwycięstwo było dosyć y, słabe, a zwłaszcza y, ważne, że odniosła porażkę y, w dwóch y, głównych miastach, w Ankarze i w Stambule, gdzie władzę przejęła opozycja. No i tutaj ta, 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 y, ta, ta wojna, ta interwencja w Syrii, no, mówi się, że jest taką, taką próbą odwrócenia uwagi od spraw y, wewnętrznych w Turcji. A nie próba, kolejna próba odbudowy takiej mocarstwowej pozycji Turcji. Tak, to jest dobrze widziane przez większość społeczeństwa, te takie nacjonalistyczne nastroje neoimperialne, powiedziałbym też. No pamiętajmy, że Turcja jako imperium osmańskie rzeczywiście rządziła nie tylko tymi ziemiami, a większością Bliskiego Wschodu i dużą częścią Afryki Północnej. Więc te nastroje takie neoimperialne, one zawsze były żywe w Turcji i, i na tym politycy mogą grać. Jak się słucha tureckich mediów, czy jest nas nastrój... Trój antyamerykański w tych tureckich mediach, czy też nie? No, w tureckich mediach nastroje antyamerykańskie były zawsze, tylko pytanie w, w jakim natężeniu, bo, bo w, mogły być to momentami skrajnie antyamerykańskie nastroje, ewentualnie, e, ewentualnie trochę mniej antyamerykańskie. Oczywiście ta, te ruchy Trumpa, no, no ta, te zielo, tak zwane zielone światło na operację turecką w Syrii, no to, to jakby wzbudziło pewien entuzjazm wśród Turków, czyli no powiedzmy proamerykańskie postawy, ale jednak dominuje ta niechęć do Stanów Zjednoczonych. I nawet jeśli Trump się na to zgodził, e, następnie w jego tweetach była krytyka, straszenie Turcji sankcjami. No więc tutaj Ameryka nie zdobyła specjalnie punktów, jeśli chodzi o, o sympatię Turków. A co się dzieje z NATO i pozycją Turcji w NATO? Natomiast jeśli chodzi o, o, o NATO, oczywiście to, co się dzieje w tej chwili w Syrii jest no, takim no, kolejnym etapem osłabienia spójności sojuszu po, po historii z zakupem rosyjskiego uzbrojenia systemów rakietowych S-400 przez Turcję, co było krytykowane przez Stany Zjednoczone, co Stany Zjednoczone również tutaj e, e, mówiły o sankcjach, reperkusjach wobec, wobec Turcji w związku z tym, z tym zakupem. No, krótko mówiąc, Turcja coraz bardziej oddala się w stronę Rosji, a sojusz północnoatlantycki jest coraz słabszy. A jak, jaka jest liczebność wojsk amerykańskich w Turcji? No, w, w Turcji konkretnie liczby tu nie podam, no, ale najważniejsze jest to, że, że Turcja jest tym miejscem, gdzie, gdzie znajdują się głowice jądrowe amerykańskie, więc to, to jest kluczowy I... sojusz. To jest kluczowy sojusznik dla Bliskiego Wschodu, dla, ze względu na basen Morza Czarnego i jego dryf w stronę Rosji jest oczywiście bardzo poważnym, poważnym problemem dla, dla NATO. Głowice nuklearne są pod kontrolą wojsk amerykańskich czy tureckich? O, tak, oczywiście. Tam y, również y, mamy bazę lotniczą w Inżyliku, która, która przez, y, przez y, no, dziesięciolecia była wykorzystywana przez, przez Stany Zjednoczone. Y, nie zawsze, tutaj na przykład w okresie y, wojny w Iraku w 2003, Turcja nie zgodziła się na wykorzystanie tej bazy lotniczej w tej operacji przeciwko Saddamowi Husseinowi, ale jednak y, jedna jednak ta współpraca trwała no i trwa do, do dzisiaj. No i wygląda, że będzie trwała, ale oczywiście no w tym momencie kosztem kosztem tutaj Kurdów syryjskich. A jak się pan ustosunkuje do tezy Jacka Bartosiaka? Amerykanie wycofują się z Bliskiego Wschodu, nie chcą być tym pierwszego kontaktu żandarmem, tylko chcą stworzyć jakiś rodzaj nowego balansu bez użycia własnej siły. To jest możliwe? Cóż, znaczy ja, ja się Zgadzam z taką tezą i to jest jakby no, do, pewna oczywistość, ponieważ to już w okresie prezydentury Obamy y, Stany Zjednoczone były coraz mniej aktywne na Bliskim Wschodzie. Natomiast y, powiedziałbym, że sposób, w jaki w tej chwili się wycofały z tej północno-wschodniej Syrii, z y, obszaru kontrolowanego przez Kurdów syryjskich, z którymi wspólnie Amerykanie walczyli z y, państwem islamskim, no ten sposób y, wycofania się jest y, no, dosyć kompromitujący dla, dla Waszyngtonu oddają pole Rosji. Po pierwsze, oddają pole Rosji, to jest najważniejsze z naszego punktu widzenia. Turcja, wchodząc na terytorium Syrii z tą operacją wojskową, staje się już wcześniej była, ponieważ już wcześniej Turcji, Turcja przeprowadziła dwie operacje wojskowe na terenie Syrii i okupuje inne fragmenty tego kraju, a w tej chwili, wchodząc jeszcze głębiej, powiedzmy i dalej, prowadząc kolejną operację wojskową, jest coraz bardziej zależna od dobrej woli Rosji. I i tutaj, w momencie, kiedy Turcja będzie chciała kontynuować okupację terenów syryjskich, będzie musiała za każdym razem pytać o zdanie, opinię Kremla. Kreml będzie oczywiście wykorzystywał to, aby osiągać swoje interesy w polityce, w kontaktach z, z Ankarą. w tej blisko wschodniej układance wydaje się, że Stanom Zjednoczonym został Izrael i po drugiej stronie Arabia Saudyjska. No, Turcja, tak jak powiedziałem, Turcja, no tutaj Amerykanie zrobili ukłon w stronę Turcji, więc Turcja pozostanie jakoś tam w rozkroku między, między w tej chwili Rosją a, a Stanami Zjednoczonymi. Nie przestanie być sojusznikiem amerykańskim. Także nie tylko Izrael, nie tylko Arabia Saudyjska. Też jest Turcja. Z kolei relacje turecko-irańskie są jakie? Czy Turcja jest i Iran są w sojuszu i wspólnie patrzą na przyszłość, czy też są w konfrontacji. No, to, to jest taka bardzo złożona relacja, ponieważ Turcja, Iran i Rosja wspólnie od już w tej chwili dwóch ponad lat uczestniczą w tak zwanym formacie astańskim. To jest format właśnie negocjacji między reżimem w Damaszku i opozycją, aby uregulować ten konflikt w Syrii. Więc tutaj to jest wspólna inicjatywa irańsko-turecko-rosyjska. Z drugiej strony, oczywiście, Iran popiera reżim Baszara al-Assada, podczas gdy Turcja przez no, od 2011 roku od początku wojny dążyła do reżimu Change, czyli do obalenia Asada. I to Turcji się nie udało, ale teraz weszli na terytorium Asada. Asad wysyła wojska, to też może dojść do starcia wojsk tureckich i wojska Asada? Może dojść, ale to byłoby wbrew interesom, wbrew y, y, temu, y, czego chce sam Asad i, i, i Erdogan, tak przypuszczam, ponieważ y, no w tej chwili tym wspólnym, y, wspólnym przeciwnikiem są Kurdowie syryjscy. Nawet jeśli Kurdowie syryjscy formalnie są w tej chwili y, y, w w sojuszu z Asadem, czy też zdecydowali się na włączenie swoich sił w ram, do, w, a, do oddziałów armii syryjskiej. No tak naprawdę Asadowi chodzi o przejęcie kontroli i to jest okazja. Ta, ta turecka operacja jest również dla Asada okazją przejęcia kontroli nad terenami wcześniej będącymi w rękach Kurdów syryjskich. I teraz pytanie do wróżki. Co będzie dalej? No Wygląda na to, że znaczy przede wszystkim jeszcze dłuższy czas będzie chaos i wojna. To, to na pewno się nie skończy. No już widzimy, że ten, ta umowa, ta wizyta Pensa w Ankarze i te rozmowy turecko-amerykańskie nie zakończyły działań wojennych, mimo tego, że mówi się o zawieszeniu broni. Więc na pewno w najbliższym czasie to będzie dalej chaos i wojna. Ostatecznie Kurdowie syryjscy bez tego wsparcia Zachodu, no nie mają szansy utrzymać swojej y, enklawy. Y, w Syrii wobec czego spodziewam się przejścia do jakichś działań partyzanckich, y, co oznacza dalej. Tlenie się tego konfliktu. Jeszcze była wizyta prezydenta Putina, między innymi w Arabii e, Saudyjskiej, czyli w tym so, u sojusznika Stanów Zjednoczonych. Co osiągnął Putin w Arabii Saudyjskiej? No, i ja bym tutaj y, może y, dwa zdania powiedział w ogóle o polityce y, Federacji Rosyjskiej na Bliskim Wschodzie. Otóż ona jest taka niezwykle zbalansowana. I tutaj y, y, Rosja y, prowadzi rozmowy tak naprawdę z wszystkimi graczami na Bliskim Wschodzie, czyli Mimo tego, że jest w bliskim sojuszu z Iranem, również Putin odwiedza Arabię Saudyjską, skąd również Izrael, który, o którym mówimy jako o sojuszniku Stanów Zjednoczonych, jest w bardzo dobrych relacjach z, z Kremlem. Ale to jest właśnie zasługa dyplomacji rosyjskiej, która, która czerpie też z tych doświadczeń sowieckiej dyplomacji i tutaj stara się budować mosty, budować dobrą pozycję Rosji tak naprawdę we wszystkich państwach. Regionu. No dobrze, to jeszcze nie zapomnijmy o wojnie, która trwa w Jemenie. No wojna, która, która trwa w Jemenie, no to jest takie proxy war między, między Iranem, Arabią Saudyjską. Ja, ja tutaj nie, nie jestem specjalistą od tego konfliktu, natomiast powiedziałbym, że no, jednak ten, ten syryjski w tej chwili jest tutaj kluczowym. Który może się przerodzić i dalej rozkwitać? No tutaj tutaj możemy tworzyć szereg scenariuszów. Pamiętajmy o tym, że Kurdowie byli tą siłą, byli tą siłą która powstrzymywała no, pozostałości Państwa Islamskiego, tak? Więc tutaj w pełni realna jest jakaś forma odrodzenia się tego Państwa islamskiego, nawet jeśli no, nie w sensie przejęcia aż tak olbrzymiej obszaru terytorium, jak, jak w 2014-2015 roku, no to jednak funkcjonowania jako, jako siła militarna z powrotem w tym regionie, jako organizacja terrorystyczna, oczywiście przeprowadzająca również zamachy terrorystyczne poza terenem Bliskiego Wschodu, czyli również w Europie. Jest jeszcze strasza Erdogana, czyli uchodźcy syryjscy, którzy są na terenie, na, na terenie Turcji, tym straszy Europę, mówi Europo, jeżeli będziesz przeciwko nam, to zobaczysz, co się stanie. Dokładnie, jest jeszcze problem uchodźców, ale no, musimy pamiętać o tym, że ten, również ta operacja, w tej chwili, turecka jakby doprowadziła do wzrostu, do pojawienia się nowej fali uchodźców. Jest jeszcze inny region przy granicy z Syrią, przy granicy syryjsko-tureckiej, czyli region Idlibu w Syrii, gdzie trwa ofensywa wojska Sada Skąd Także trwa yy, yy, kolejna, kolejna fala yy, uchodźców. Yy, także tutaj problem uchodźców będzie się zaostrzał i oczywiście to się odbije również na, na państwach Unii Europejskiej. I z tego ma się wyłonić nowy porządek świata? Jest pan optymistą, czy nie? Yy, no, jeśli chodzi o Bliski Wschód, to yy, trudno być optymistą. Słucham was w Lwowie Konrad to mój kumpel ze studiów kto tak mógł napisać a to podejrzewam że Wojtek Jankowski którego serdecznie pozdrawiamy bardzo dziękuję za rozmowę doktor dziękuję. Konrad Zasztowt, specjalista o spraw tureckich wydział orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego był gościem poranka w net a w poranku w net, przygotowując się do brexitu posłuchamy zespołu YouTube.